Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie witam. Chcieliśmy poinformować mieszkańców i zaprosić ich przede wszystkim do korzystania z programu Czyste Powietrze, do programu, którego kolejna edycja rozpoczęła się 3 stycznia i to też w nowej odsłonie, bowiem wprowadzone zmiany przez polski parlament umożliwiają otrzymanie dofinansowania przez szerszą liczbę mieszkańców także gminy Myślenice, jak również otrzymanie wyższej kwoty dofinansowania niż było to określone jeszcze do końca ubiegłego roku. Szanowni Państwo, jak wiemy, program Czyste Powietrze to program rządowy, mający na celu przede wszystkim poprawę efektywności energetycznej budynków i przez to też polepszenie jakości powietrza w naszych małych ojczyznach. Stąd chcemy mieszkańców zaprosić do korzystania z pomocy, którą świadczą pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w punkcie konsultacyjno-informacyjnym programu Czyste Powietrze, gdzie każdy mieszkaniec może uzyskać pomoc w wypełnieniu wniosku, może również ten wniosek tutaj u nas złożyć i który to wniosek następnie nasi pracownicy i my jako już Gmina Myślenice przekazujemy do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, gdzie wniosek jest rozpatrywany i gdzie jest wydawana decyzja o przyznanie pomocy finansowej. O kilka słów w tych zmianach, które zaczęły obowiązywać od 3 stycznia w rządowym programie Czyste Powietrze, poproszę pana posła Władysława Kurowskiego. Szanowni Państwo, program Czyste Powietrze to program rządowy, który swój początek miał w 2018 roku, a zakończenie programu całego przewiduje się na 2029, jeżeli chodzi o część finansową. Natomiast trzeba podkreślić, że składanie wniosków jest możliwe do końca 2027 roku, a więc jest jeszcze trochę czasu na to, że jeżeli ktoś nie zdecydował się w tym pierwszym okresie na złożenie wniosku, może to zrobić teraz. Te zmiany, o których wspominał pan burmistrz, dotyczą przede wszystkim tych zmian, które są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom społecznym, a więc jest podwyżka samych wypłat z Funduszu Czyste Powietrze, jak również zmiana granic, które umożliwiają aplikowanie o te środki. Ja tutaj w tym miejscu chcę powiedzieć, że są takie miejsca w Polsce, które są, można powiedzieć, liderami w tym pozyskiwaniu środków. I jeżeli niejednokrotnie bywam w Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, to jest mi bardzo miło, że właśnie Małopolska jest takim liderem w pozyskiwaniu środków, w aplikowaniu o środki właśnie z tego Funduszu Czyste Powietrze. A wśród gmin małopolskich, gmina Myślenice, można powiedzieć, też jest tego rodzaju liderem. Oprócz Skawiny, która też również ma bardzo dobrze rozwiniętą jakby tutaj wnioskowanie o te środki, czy Nowego Sącza, właśnie gmina Myślenice, co z satysfakcją przyjmuje również jako dobry znak dla mieszkańców. Trzeba powiedzieć, że oprócz tego rządowego programu wiele gmin wykonuje swoje programy i również gmina Myślenice takie programy do tej pory miała i z powodzeniem mieszkańcy gminy Myślenice mogli aplikować również w ramach gminnego, jak i rządowego programu. Rządowy program Czyste Powietrze to program bardzo obszerny, bo tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o okres, to jest okres 10 lat, natomiast jeżeli chodzi o same środki, to jest około 100 miliardów złotych do zainwestowania właśnie w ekologię, właśnie w czyste powietrze. Efektywność energetyczna budynków jest tutaj podstawą rzeczą, natomiast w ślad za tą efektywnością idą też oszczędności dla samych mieszkańców. Oprócz uzysku ekologicznego mamy również tutaj uzysk ekonomiczny dla samego mieszkańca, który aplikuje o te środki. Życzę powodzenia, życzę tego, żeby jak najwięcej mieszkańców gminy Myślenice również mogło skorzystać z tego dobrego źródła finansowania. Dziękuję bardzo. Program Czyste Powietrze od początku cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców gminy
Myślenice. Złożyli oni do tej pory już 1190 wniosków, natomiast wypłacone zostało już prawie 7 100 000 złotych dofinansowań dla mieszkańców gminy, co daje nam drugie miejsce w Małopolsce zaraz za Krakowem. Zmiany, z którymi mamy teraz do czynienia w programie, są bezprecedensowe. Kwoty dofinansowania w większości przypadków wzrosły ponad dwukrotnie. Powiem tylko, żeby nie przedłużać, że maksymalny poziom dofinansowania, w tej chwili maksymalna kwota, to jest 135 tysięcy złotych. Natomiast bardzo poszerzyło się grono potencjalnych beneficjentów programu, bowiem mogą wnioskować do niego już osoby, u których roczny dochód mieści się do 135 tysięcy złotych. Bardzo dużo mieszkańców może też zaklasyfikować się do nowych, wyższych poziomów dofinansowania, bo tutaj mówimy o średnim dochodzie na członka gospodarstwa domowego poniżej kwoty 1894 zł bądź 1090 zł w przypadku trzeciego najwyższego poziomu dofinansowania. Bardzo mocno jest premiowana tak zwana kompleksowa termomodernizacja, o której powiedział mój przedmówca, która pozwala naprawdę na niesamowite oszczędności później w budżecie gospodarstwa domowego. Kolejna taka bardzo ważna zmiana to umożliwienie wnioskowania ponownie dla tych mieszkańców, którzy już kiedyś złożyli wniosek do programu Czyste Powietrze, ale wnioskowali o samą wymianę źródła ogrzewania. Zapomnieli o termomodernizacji, chcieliby to teraz nadrobić. Pojawiła się dla nich taka możliwość. I taka ostatnia ważna zmiana to umożliwienie dofinansowania do kotłów zasilanych biomasą, czyli kotłów na pelet, kotłów zgazowujących drewno, mimo posiadania aktywnej umowy z gazownią, czyli przyłącza gazowego. Do tej pory takiej możliwości nie było, ale trzeba pamiętać, że jako mieszkańcy Małopolski musimy stosować się do programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego i od tego roku możemy instalować nowe urządzenia na biomasę o tak zwanym podwyższonym standardzie, czyli o emisyjności pyłów maksymalnie do 20 mg na metr sześcienny. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do aplikowania, do ubiegania się o środki z rządowego programu Czyste Powietrze. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej, która będzie miała miejsce końcem stycznia, również będziemy przyjmować nowy regulamin kolejnej edycji myślińskiego programu wymiany pieców. Również środki pozyskane z budżetu gminy nasi mieszkańcy będą mogli połączyć z środkami czy skład. Te środki będą mogły posłużyć jako wkład własny do programu Czyste Powietrze, także tutaj te możliwości finansowania wymiany przede wszystkim kopciuchów i prac związanych z termomodernizacją budynków znacznie rozszerzają się dla naszych mieszkańców i myślę, że tutaj ten rok to takie wyzwanie dla nas, ale przede wszystkim dla naszych mieszkańców, aby jak najwięcej tych inwestycji związanych ze zmianą źródła ciepła, tego nieekologicznego, nieefektywnego dokonać i przygotować i myśleć już dzisiaj o przygotowaniu się do następnego sezonu grzewczego, w tym pod koniec bieżącego roku. Szanowni Państwo, formularze wniosków można odnaleźć na stronach internetowych Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakładce w portalu Beneficjent. Również te wnioski można pobrać od naszych ekodoradców tutaj w punkcie konsultacyjnym programu Czyste Powietrze. Bardzo serdecznie zachęcam do korzystania z pomocy naszych urzędników i do tego, abyśmy wszyscy razem włączyli się w tą walkę o czyste powietrze, o lepszą jakość powietrza na terenie gminy Myślenice, bo przez te ostatnie prawie 3 lata dużo udało się zrobić, ale jeszcze duże wyzwanie przed nami, aby przede wszystkim dokonać wymiany tych pieców pozaklasowych, popularnych kopciuchów, które dzisiaj zatruwają nasze najbliższe środowisko, co też ma niewątpliwie znaczący wpływ na zdrowie nasze i naszych najbliższych. Bardzo Myślenice i TV. Wasza telewizja internetowa.